Wystąpienie swoje chciałbym poświęcić praktycznym aspektom filozofii, w szczególności terapii filozoficznej, doradztwu filozoficznemu i korzeniom tych dyscyplin. Zacznę od zacytowania słów Epikura. Puste są słowa filozofa, którymi nie można uleczyć żadnego cierpienia człowieka. Również i sztuka lekarska jest bezcelowa, jeśli wypędza z ciała chorób, tak też i nie ma korzyści z filozofii, jeśli nie wypędza ona z duszy cierpień. Współcześnie pod mianem filozofii uprawia się tak różne dziedziny jak perswazję moralną i obyczajową, indoktrynację religijną, ideologiczną i polityczną, twórczość literacką, logiczną analizę języka, czy w końcu pewien rodzaj psychoterapii. Dla osoby niezorientowanej może być zaskoczeniem pojmowanie filozofii jako terapii. Jest to jednak jedno z wielu równouprawnionych stanowisk posiadające historyczne uzasadnienie. Podstawę dla niego znajdujemy w pracach historyków akcentujących wychowawczy, rozwojowy i terapeutyczny charakter filozofii antycznej. W Polsce należy do nich Juliusz Domański, a we Francji Pierre Hadot. Obaj wymienieni filozofowie porzucają rozpatrywanie dzieł starożytnych myślicieli z punktu widzenia przekazywania określonych treści pojęciowych i przyjmują nastawienie praktyczne, które prowadzi ich do wniosku, że w przypadku lektury pism filozoficznych mamy do czynienia z ćwiczeniami duchowymi. Jako przykład tych ćwiczeń Filon z Aleksandrii wymienia uprawiane przez samych filozofów i ich uczniów ćwiczenia takie jak poszukiwanie, badanie pogłębione, lekturę, słuchanie, uwagę, czy też uważność, obojętność na rzeczy obojętne, medytację, panowanie nad sobą, leczenie namiętności, wspomnienie tego, co dobre oraz spełnianie obowiązków. Celem i istotą tych psychologicznych zabiegów było kształtowanie duszy. Z przedstawionym podejściem zgodna jest jedna z trzech pseudoplatońskich definicji, w której filozofia rozumiana jest jako leczenie lub terapia duszy. Terapia duszy związana z prawym rozumem. W ten sposób pojęta filozofia jest interwencją, a więc czynnością całkowicie różną od wiedzy, poznania czy oglądu świata. W neoplatońskich komentarzach do dzieł Arystotelesa znajdujemy kolejne definicje, z których dwie o charakterze praktycznym ujmują filozofię jako ćwiczenie się śmierci lub do śmierci, albo dla śmierci, upodobnienie się do Boga lub raczej do tego, co boskie, o tyle, o ile jest to dla człowieka możliwe. Przyjrzymy się teraz bliżej podanym definicjom z kilku ważnych powodów. Po pierwsze, dają one wyobrażenie o obszarze zainteresowań antycznej psychagogiki i ustalają jej dolną granicę, której, jakby powiedział Plotyn, odpowiada zwierzęca natura człowieka i granicę górną, którą wyznacza, jakby powiedział Platon, tkwiący w człowieku pierwiastek boski im zwany. Po drugie, dlatego, że w swoich pracach współcześni filozofowie terapeuci bardzo często odwołują się do wątków obecnych w podanych definicjach. Po trzecie, z powodu ich ciągle aktualnego terapeutycznego charakteru. Każda z podanych poniżej interpretacji może być tematem indywidualnych lub grupowych rozważań, czy też ćwiczeń wpływających na jakość ludzkiego życia. Ćwiczenie się do śmierci możemy rozumieć dosłownie jako wyrabianie postawy zgody na nieuchronność ludzkiego losu i przygotowanie na pozbawione strachu przyjęcie własnego lub cudzego zgonu. Ten rodzaj oswajania się ze śmiercią dobrze oddaje sentencja Epikura. A zatem śmierć, najstraszniejsze z nieszczęść, wcale nas nie dotyczy, bo gdy my istniejemy, śmierć jest nieobecna. A gdy tylko śmierć się pojawi, wtedy nas już nie ma. Obok lęku przed śmiercią wymienia jeszcze Epikur obawę przed niemożnością osiągnięcia szczęścia, przed cierpieniem i przed bogami. Są to główne przyczyny unieszczęśliwienia człowieka,
Z kolei Platon ćwiczenie się w śmierci rozumie jako umiejętność oddzielania już za życia kompetencji duszy od kompetencji ciała. Posłuchajmy się cytatem. A oczyszczenie, czyż nie na tym właśnie polega, o czym teraz wciąż mówimy, żeby najwięcej duszę od ciała oddzielić i przyzwyczaić ją do tego, żeby się sama w sobie ze wszystkich zakątków ciała umiała skupić, zbierać i mieszkać w odosobnieniu, w samej sobie, wyzwolona z ciała niby z kajda. A czyż to się nie nazywa śmiercią, to rozwiązanie i oddzielenie duszy od ciała? Prowadzi ono do przyjęcia postawy, w której człowiek nie unosi się rządzami, nie jest niewolnikiem przyjemności i rozkoszy cielesnych, a pracuje nad sobą i prowadzi życie podporządkowane rozsądkowi oraz osiągnięciu mądrości. Filozofowie zauważają, że czynności rozważania czy też medytowania nad śmiercią nadają niezmierzonej wartości chwili bieżącej, że wpływają one na poziom życia wewnętrznego. Epiktet powiada: śmierć i wygnanie i wszelkie inne nieszczęścia, które już samo w sobie wyobrażenie grozą przejmuje, niech zawsze stoją ci przed oczyma, a już najbardziej wszystkiego godzina śmierci. W ten bowiem sposób ani nie będziesz nigdy snuł w myśli nikczemnych zamierzeń, ani też niczego nie będziesz zbyt gorąco pożądał. Z kolei Marek Aureliusz powiada: tak należy wszystko czynić i mówić i o wszystkim myśleć, jakby się już miało odejść za życie. Jest cechą charakteru doskonałego, że przeżywa dzień każdy jako ostatni i ani niczym się nie trwoży, ani w działaniu nie słabnie, ani nie jest obłudny. Będziesz każdą pracę wykonywał, jak gdyby ostatnią w życiu, tak by była wolna od wszelkiej nierozwagi i rażącej niezgody z nakazami rozumu, i od obłudy, i samolubstwa, i niezadowolenia z losu. Ćwiczenie się w śmierci można rozumieć również metaforycznie, jako zachętę do odejścia od tego, co niestałe, zmienne, lub jako porzucenie spraw życia społecznego i pewnych zachowań z nim związanych. To ostatnie podejście widoczne jest w platońskim Teaetecie, w którym filozofowie na zabiegi partyjne o urzędy, na polityczne schadzki, uczty i włóczenie się z franciszkami nawet w snach sobie nie pozwalają, gdyż dusza filozofa wszystko ma, to ma za drobiazgi i po prostu za nic. Psychagogiczny wydźwięk posiada również zalecenie upodabniania się do tego, co boskie. Staje się ono bardziej zrozumiałe w kontekście odkrycia przez Greków istnienia ludzkiej nadświadomości. Echa tego odkrycia znajdujemy w liście 7 Platona i w Eneadach Plotyna. W swoich pismach obaj filozofowie podkreślają, żeby wznieść się od tego, co obcuje ze śmiertelną duszą, do tego, co boskie, czyli wznieść się od swojej normalnej jaźni świadomości do jaźni wyższej, konieczna jest ucieczka, którą jest upodobnienie się do Boga według możności. Upodobnić się do Niego to stać się sprawiedliwym i pobożnym przy zachowaniu rozsądku. W ten sposób, dzięki świadomej i ukierunkowanej pracy człowieka nad sobą, dokonuje się zasadnicze przekształcenie duszy i jej udoskonalenie. Podkreślenie roli zachowania rozsądku oznaczać może świadome przyuczenie się do stanów umysłowych udzielających się w trakcie ekstazy religijnej czy snu. Podczas ich trwania, zgodnie z antycznymi wierzeniami, udzielała się człowiekowi niezamknięta w karbach czasu i przestrzeni wiedza, niedostępna w naturalnym akcie poznawczym. Przyuczenie to wymagało pogodzenia dwóch rodzajów poznania: bezpośredniego poznania intuicyjnego i pośredniego poznania intelektualnego. Wedle mniemania Platona, Bóg nawiedza nie innych, tylko tych, którzy ukochali mądrość jak należy. Wymienionym drogom poznania odpowiadają w pewnym zakresie dwa rodzaje myślenia – intuicyjne i dyskursywne. Pierwszy z nich przebiega poza naszą świadomością, przedstawiając nam się jako gotowy wynik. Drugie zachodzi w świadomości człowieka i jest dostępne w postaci procesu intelektualnego.
złączeniu dwóch sposobów myślenia służyła rozmowa dialektyczna, podczas której należało wymienić nazwę rozważanego przedmiotu, jego definicję, a następnie przeprowadzić próbę tej definicji, posługując się wyobrażeniami lub wizerunkami zmysłowymi. W efekcie licznych prób zapala się rozum oraz umysł w duszy zadeterminowanego do poszukiwań człowieka. Zdobywa on wówczas wiedzę o zgłębianym przedmiocie i oglądał jego ideę. Pierwsza faza przebiegała za pomocą pojęć diakrytycznych, intelektualnych, druga synoptycznych, intuicyjnych. Według Platona w ten właśnie sposób silniejszą od intelektualnej myślą czystą wznosił się człowiek od swojej normalnej jaźni świadomości do swojej na ogół mu nieznanej i należącej do sfery sakrum jaźni nadświadomości. Ten stan ducha dobrze oddaje sentencja epikurejska. Pamiętaj, że zrodzony śmiertelny z liczbą twych dni policzoną, wzniosłeś się przecież dzięki wiedzy o naturze, aż ku nieskończoności czasu i przestrzeni i widziałeś to, co jest, co będzie i co było. Trudno cokolwiek więcej powiedzieć w tym względzie, gdyż na podstawie interpretacji pism Platona przypuszczać można, że nie tylko w jego akademii, ale i w innych szkołach filozoficznych wiedza na ten temat była pilnie strzeżona i zachowana tylko dla nielicznych uczniów, oznaczających się moralną, intelektualną dojrzałością. Jawnie filozoficzno-religijny charakter upodabniania się do tego, co boskie, nie przeszkadza w uznaniu tego zalecenia za stale aktualne, bowiem i dziś szuka człowiek wiedzy i ćwiczeń, które pozwalałyby mu na odkrycie tego, co nadprzyrodzone i święte, które dałyby mu umiejętność zaspokojenia potrzeby wprowadzania do własnego życia choć odrobiny cudownego. Również i w tym względzie z praktycznymi wskazaniami przychodzi filozofia starożytna. Skoro dla większości szkół filozoficznych przyczyną ludzkiego cierpienia, zamętu i nieświadomości oraz trosk przeszkadzających żyć prawdziwie są namiętności, a wśród nich m.in. wyolbrzymione obawy oraz chaotyczne pragnienia, to możemy przyjąć, że ich leczenie najlepiej oddaje charakter terapeutyczny zabiegów antycznych filozofów. Zabiegi te, jak można przypuszczać, miały na celu osiągnięcie wyzwalającego poczucie szczęścia stanu eutymii, to jest dobrostanu psychicznego, polegającego na równowadze pomiędzy sercem i rozumem. U podstaw takiego działania leżało przeświadczenie, że w człowieku obecne są co najmniej dwie jaźni. Rozumny umysł, nous, fren, który stoi na straży dobra i sprawiedliwości, oraz siła uczciowego zapału, thymos, która ma władzę nad ciałem i którą ze względu na jej siedlisko można nazwać krótko sercem. Jeżeli serce jest posłuszne umysłowi, to poprzez rozumne postępowanie, któremu towarzyszy stan równowagi i wewnętrzny spokój, może człowiek zapewnić sobie powodzenie w życiu. Natomiast gdy nieokiełznane i krnąbrne serce wypowiada umysłowi posłuszeństwo i zaczyna samowolnie rządzić człowiekiem, nadużywając swojej cielesnej mocy, to wielokrotnie wpędza go w nieszczęście i przyprawia o zamęt duchowy. W dużym uproszczeniu i skrócie taka jest geneza współczesnej terapii filozoficznej, która nad wyraz często odwołuje się i czerpie ze swoich antycznych korzeni. Nadejście chrześcijaństwa i zepchnięcie filozofii do roli służebnicy teologii otwiera duszpasterstwu drogę do przejęcia psychagogicznych zadań filozofii. W kolejnych epokach wraz z odzyskiwaniem przez filozofię samodzielności nie idzie już w parze przywracanie jej praktycznego, terapeutycznego i duchowego charakteru. Dopiero powstanie nowożytnego poradnictwa filozoficznego uzmysławia rozmiar i wagę tego zaniedbania. Przyjrzyjmy się teraz, jaki jest stan filozofii praktycznej w czasach nowożytnych. Rozwijający się od lat 80. doradca filozoficzny jest współczesnym odpowiednikiem antycznej psychagogiki. Jego powołaniu sprzyjają ruchy studenckie lat 60. i 70.
które zbliżają filozofię do konkretnych potrzeb społecznych i dają impuls do pozaakademickiego jej wykorzystania. Zapotrzebowanie na filozofię poza murami uniwersytetów zbiega się w latach 80. ubiegłego stulecia z wysiłkami podejmowania w celu wzbogacenia poradnictwa psychologicznego i psychoterapeutycznego o elementy filozoficzne. Zwiastunem przyszłych praktyk filozoficznych jest artykuł Simona Hirsha, w którym znajdujemy porównanie filozofia praktyka z trenerem pomagającym komuś w zmianie sposobu bycia. Klienci zgłaszający się do Hirsha nie postrzegają siebie jako chorych lub neurotycznych, a jako inteligentnych inwestorów, którzy oczekują zwrotu za inwestycje w życie. Hirsch postuluje, by doradca filozoficzny uczestniczył w procesie rozwoju powszedniej postawy klienta. Wspierał go w ustanawianiu, zrozumieniu i zbudowaniu jego własnej filozofii życiowej, a także stymulował wypracowanie opartego na niej nowego punktu widzenia. W roku 1981 Gerd Aschenbach jako pierwszy w Niemczech rozpoczyna prowadzenie profesjonalnego doradztwa filozoficznego skupiającego się na problemach życiowych. Jedną z wytycznych jego działalności jest przyjęcie, że poradnictwo nie może polegać na stosowaniu gotowych schematów do unikalnych przypadków zgłaszanych przez klientów. Skupienie się na indywidualności osoby, troska o zrozumienie jej potrzeb i oczekiwań, a także niepowtarzalny charakter każdej praktyki prowadzą Aschenbacha do poglądu, zgodnie z którym nie jest możliwe stworzenie systematyki pracy doradcy filozoficznego. Jedynym kryterium oceny praktyki filozoficznej ma być jej spójność gwarantowana przez filozofa terapeuta. Tak radykalna postawa do pewnego stopnia jest odpowiedzią na skostniałe schematy umowania pacjenta w psychoanalizie. Ostatecznie Aschenbach określa doradztwo filozoficzne jako zabieganie o praktyczną mądrość i wspólne filozofowanie obejmujące myśli i uczucia. Bardzo szybko na całym świecie powstają kolejne gabinety filozofów praktyków. Ilustracją pracy takiego gabinetu niech będzie doradztwo filozoficzne amerykańskiego filozofa Lou Marinoffa. Na opracowaną przez niego 5-etapową metodę PEACE, mającą zapewnić spokój umysłowy, składa się ustalenie problemu, określenie własnych uczuć i emocji wobec problemu, analiza, wnikliwe rozważenie, kontemplacja, osiągnięcie równowagi, ekwilibrium. 2 pierwsze etapy wyznaczają ramy przypadku. Określenie, sformułowanie i zidentyfikowanie przypadku, etap pierwszy, oraz dokonanie wewnętrznego obrachunku emocji i uczuć towarzyszących problemowi, a także ich wykorzystanie, etap drugi, zwykle dokonywane jest naturalnie przez większość osób stojących przed rozwiązaniem trudności. Podczas etapu trzeciego, analiza, wylicza się i dokonuje oceny różnych wariantów rozwiązywania problemu, poszukując takiego z nich, które rozwiązywałoby kłopoty zewnętrzne, sam problem i wewnętrzne uczucia z nim związane. W etapie czwartym, kontemplacja, czyni się krok do tyłu, zyskując perspektywę do rozważenia całości problemowej sytuacji. W przeciwieństwie do 3 pierwszych kroków o charakterze analitycznym, krok 4 jest krokiem syntetycznym. Etap ten charakteryzuje się wyrobieniem jednolitego poglądu na całą sytuację. Przykładem niech będzie tu ktoś, kto stoi w obliczu śmierci bliskiej mu osoby. Jeżeli osoba ta pragnie wyrobić jednolitą postawę filozoficzną na drodze rozważań z filozofem terapeutą, to rozważy ona m.in. swoje poglądy dotyczące jakości własnego życia, odpowiedzialności za innych lub etycznego aspektu zaniechania podtrzymania ludzkiego życia. Po sformułowaniu problemu, wyrażeniu uczuć i emocji, analizie oraz wyrobieniu postawy filozoficznej, kontemplacji, nadchodzi etap 5, ekwilibrium.
Podczas jego trwania osiąga się równowagę pozwalającą na zrozumienie istoty własnego problemu, podjęcie odpowiednich i umotywowanych działań oraz przyjęcie nieuniknionych zmian. Jako ilustrację procesu PIS przedstawimy przypadek Jen. Problem. W obliczu rozpadającego się małżeństwa Janet musiała zdecydować, czy wrócić do przesadnie wymagającego męża, czy schronić się w hotelu, by przemyśleć swoje położenie. Emocje. Perspektywa powrotu budziła w niej uczucie frustracji, rozpaczy i gniewu. Wiedziała, że mimo szczerych prób nigdy nie zdoła zadowolić Boba. Zamieszkanie w hotelu mogło jednak oznaczać rozpad jej drugiego małżeństwa. Analiza. Podczas rozmowy z filozofem i terapeutą Janet wyjaśniła, że była niedoceniana przez rodziców, szczególnie ze strony ojca. Brak miłości rodzicielskiej tłumaczyła sobie swoimi wadami. Rezultatem jej analiz było odkrycie ukrytego mniemania, że nie zasługuje ona na miłość ojca. Mniemanie to przekładało się w kolejnych małżeństwach w przeświadczenie, że nie zasługuje na miłość męża. Przyjęta przez nią postawa dawała jej poczucie, że nie poślubiła właściwego człowieka, a gdy małżeństwo kończyło się upadkiem, kazała jej winić się za tę sytuację. Rolą filozofa terapeuty była pomoc w odróżnieniu fałszywych przesądów na własny temat od idei, które świadomie podjęła. W wyniku rozważań, kontemplacja, Janet doszła do przekonania, że rozwiązaniem jej sytuacji będzie zebranie nowego rodzaju doświadczeń, takich, których przywrócą jej konstruktywny obraz siebie, pomagając zmienić postawę samodestrukcyjną w samoakceptację. Patologos Janet musiał zostać zastąpiony przekonaniem, że zasługuje na miłość ojca, co prowadziłoby do wniosku, że zasługuje na miłość męża. W konsekwencji pozwalało jej to znaleźć takiego mężczyznę, który będzie potrafił ją kochać. Równowaga. Janet zrozumiała, że jej pragnienie zamieszkania w hotelu było odruchem samoobrony i że ma własną osobowość zasługującą na to, by ją ocalić. Spędzając czas samotnie, zyskała spokój potrzebny do odzyskania poczucia własnej wartości i znalezienia partnera, który tę wartość doceni. Warto dodać, że doradca filozoficzny, filozof praktyk, może pracować indywidualnie, ale może też pracować w grupach, organizując szkolenia czy treningi. Warto podkreślić, że doradztwo filozoficzne i terapia filozoficzna miały swoją odsłonę również w Polsce. Przykładem niech będzie tutaj mentaloterapia, czy też terapia filozoficzna proponowana przez polskiego filozofa Lecha Ostasza. Według niego charakter terapii filozoficznej odzwierciedla się w prostym sformułowaniu, mieć dobrze poukładane w głowie, przez które należy rozumieć wyeliminowanie sztywnego trzymania się reguł, zbyt dużego chaosu i braku zasad w myśleniu oraz niedostatku podejść alternatywnych. Zakres stosowania terapii filozoficznej według niego obejmuje lekkie i większość średnich trudności psychicznych związanych z życiem człowieka. Ostasz pomija natomiast przypadki ciężkie i niektóre średnie. Wymieniona przez Ostasza lista syndromów psychopatologicznych, do których może być stosowana mentaloterapia, obejmuje m.in. osłabienie poczucia orientacji życiowej, lekką i średnią alienację, utratę sensu oraz zadowolenia z życia, zniecierpliwienie wobec kogoś lub czegoś, częste niż przeciętne epizody głupoty i myśli samobójcze, sztywne trzymanie się jednego punktu widzenia, trudności w utrzymaniu konstansu w sprawach dotyczących siebie. Na przykładzie powyższego zestawu jasno widać, że nie można postawić znaku równości pomiędzy psychoterapią a terapią filozoficzną. Tę ostatnią należy traktować jako samodzielną aktywność
paraleczniczą, przygotowanie do psychoterapii w tradycyjnym rozumieniu lub jako jej część. Na zakończenie chciałbym powiedzieć o uprawianej przez siebie terapii filozoficznej, opartej na interpretacji metody sokratejskiej w duchu psychologii homeryckiej. Na metodę tę składa się sztuka uświadomionego mówienia połączona z uobecnieniem siebie. Bardzo dziękuję za uwagę.